Hej, ale czuję się dziwnie nagrywając ten odcinek, ale postanowiłem go nagrać i oto on. Ten odcinek nie będzie o życiu zawodowym, życiu w korpo, pracy w korpo, bo jakby to było, czy jest korem tego, co wrzucam na nasz kanał, ale chcę Wam wyjaśnić, w którą stronę ten kanał chcę rozwijać i dlaczego ten kanał chcę rozwijać i w ogóle skąd się wziąłem na YouTubie i dlaczego chowałem się za maską profesjonalizmu, bojąc się Waszej oceny. Dużo tego, dużo prywaty, ale mam nadzieję, że ta forma Wam przypadnie do gustu, ale też chciałem tym odcinkiem stworzyć pewną klamrę między tym, co do tej pory stworzyłem, a tym, czego na kanale możecie się spodziewać. Więc jeżeli to przypadnie Wam do gustu, to oczywiście będę szczęśliwy, a jeżeli nie, to czasem ludzie się rozstają. Więc mam nadzieję oczywiście na opcję numer jeden. Dodatkowo nagrywam też ten odcinek, dlatego że jestem na kanale już ponad 2 lata. Wy jesteście ze mną na tym kanale właśnie 2 lata i doszedłem do wniosku, że jestem Wam winien trochę wyjaśnienie, dlaczego tu się znalazłem, bo to jest bardzo istotne do tego, co chcę zrobić w następnym kroku. To są rzeczy powiązane. Z jakiegoś powodu się znalazłem na tym kanale, ale teraz chcę zrobić coś dużego, albo przynajmniej innego, dużego dla mnie, dla Was to nie będzie pewnie tak wielkie, ale chcę coś wprowadzić, pewną zmianę. Na kanale zjawiłem się, by sobie pomóc, bo nie wiem, czy wyłapaliście to z kontekstu, z tych treści, które wrzucałem, szczególnie na samym początku na swoim kanale, ale kilka lat temu przeżywałem bardzo trudny okres zawodowy, bardzo trudny czas w pracy i oczywiście to w mojej prywatnej ocenie, byłem ofiarą mobbingu. Byłem ofiarą takiej przemocy emocjonalnej, byłem ofiarą takich bardzo negatywnych emocji, takich bardzo negatywnych działań ze strony swojej przełożonej. No i oczywiście no, to jest moja subiektywna ocena, ale no, do takiej mam oczywiście prawo. Ta toksyczność, to mnie tak odbierana przeze mnie, ale ta toksyczność, z którą się spotykałem, była tak duża, że wpływała praktycznie na każdy obszar mojego życia. Że to nie było tak, że źle się czułem w pracy, a w domu było wszystko super. Po prostu te stresy, to napięcie, to poczucie zagrożenia z pracy przelewało się tak naprawdę na każdy obszar mojego działania. I ktoś mi doradził, żeby coś z tym zrobić. Zacząłem działać w dwóch obszarach. Po pierwsze stworzyłem sobie taki dosyć dokładny plan tego, co chcę zrobić, jak z tego toksycznego środowiska się wydostać. A z drugiej strony szukałem takiego rozwiązania, czy takiego narzędzia, które pomoże mi tu i teraz, które sprawi, że jakoś będę mógł funkcjonować, zanim zmienię pracę. No bo ten plan numer jeden, ta główna aktywność, na której się skupiałem, to było jak uciec od tej szefowej, jak wyrwać się z tego toksycznej relacji, z tego toksycznego otoczenia. No ale praca nie zmienia się od razu. Nagrałem Wam o tym film i to nie jeden, bo ten proces trochę czasu mi zajął. Ale musiałem znaleźć coś, co pomoże mi przetrwać w tym chorym setupie, zanim ten duży krok zrobię. No i postanowiłem stworzyć kanał na YouTubie. No bo chciałem mieć taki obszar, bezpieczny obszar, gdzie mogę trochę zrzucić z siebie ten cały balast, ten cały ciężar, który w pracy odczuwam. No i zacząłem. I zauważyłem, że pomagam nie tylko sobie, ale zacząłem też pomagać innym, bo wiele ludzi zmagało się z tym, z czym ja się zmagałem w pracy, z tym, przez co ja przechodziłem. I w pewnym momencie to była taka sytuacja, że ja z tego czerpałem przyjemność, ale wiedziałem, że pomagam innym i to jeszcze dodatkowo mnie napędzało do tego, żeby tworzyć treści i wrzucać te treści na nasz kanał. Sytuacja ewoluowała i udało mi się zmienić pracę i naprawdę w pracy jestem bardzo zadowolony z tego, co robię, jak wyglądają moje relacje z szefem szefa i z zespołem i ogólnie naprawdę czuję, że to jest bardzo dobry moment i motyw w moim życiu. I widzę też, że ten element, który tak popychał mnie do tworzenia tych treści na kanale, no trochę zniknął. Nadal chcę z Wami być, nadal chcę dla Was tworzyć, ale już
jakby motywowany innymi działaniami czy innymi czynnikami i z tego też powodu chcę trochę wyjść poza wąskie ramy pracy i życia w korporacji. Jak tworzyłem ten kanał, to też zdawałem sobie sprawę, że jakby grupa docelowa, czyli wy wszyscy, to nie jest szeroka grupa docelowa. W Polsce jest mało ludzi, którzy pracują w korporacjach i piastują menadżerskie stanowiska albo będą piastować menadżerskie stanowiska, bo mają duży potencjał zawodowy. Więc z natury rzeczy to, że na kanale udało mi się zgromadzić prawie 800 osób, jest wielkim moim wyczynem i takim osiągnięciem, z czego jestem bardzo dumny, ale to jest moje osiągnięcie, ale to tak naprawdę wasze osiągnięcie, albo to dzięki wam czuję taką satysfakcję. No i następny krok postanowiłem zrobić. Następny krok, który ma zdywersyfikować trochę ten kanał, czyli wyjść poza tą tematykę korporacyjną, dostarczyć wam ciekawych treści a propos też produktywności, a propos samorozwoju, a propos nowych technologii, które zmieniają nasze życie, a propos rzeczy czy książek, filmów i ogólnie rzeczy, które naprawdę mogą fajnie wpływać na nasze życie, a nie są ściśle związane z korporacją. Warto być świadomym pewnych mechanizmów, pewnych dynamik, które w korporacji się dzieją, ale ogólnie chciałbym poszerzyć zakres tego, co na kanale możecie znaleźć. I mam nadzieję, że to przypadnie wam do gustu i mam nadzieję, że nie będziecie czuć się z tym jakoś źle, jakoś oszukani i dlatego też nagrywam ten odcinek. I dlatego też chciałem wam wyjaśnić, co leżało u źródeł tego kanału, dlaczego chciałem czy postanowiłem zacząć dla was tworzyć. No i w ten sposób też trochę pozbywam się takiej maski, za którą się chowałem, takiej maski profesjonalizmu. Jest to dla mnie też pewien krok w rozwoju, z którego jestem zadowolony. Będę oczywiście wdzięczny za reakcje, dlatego że te reakcje pod filmami typu łapka, komentarz bardzo poprawiają moje zasięgi. A moim celem i misją jest to, żeby docierać do jeszcze większej liczby ludzi, bo chcę ten przekaz, czy tym przekazem, który tworzę ludziom i przy okazji sobie pomagać. Tyle. Miłego. Cześć.